Jeśli pojawią się jeszcze kolejne pytania w końcowej części, postaram się na nie dalej odpowiedzieć. Przechodząc do kolejnego punktu, którym jest efekt excellence, Szanowni Państwo, to chciałem tutaj kilka słów powiedzieć ogólnie o koncepcie excellence, jak i później przenieść się do sfery właśnie produktu i jego działania na kukurydzę ziarnową czy też kiszonkową. Czyli przechodząc do tego zagadnienia, jak wspomniałem wcześniej, przy prezentacji produktu, jego składu, jak i zaleceń, dzięki swojemu składowi, oprócz tego, że jest fungicydem, daje też dodatkowe korzyści z zastosowania tego produktu, wykraczające poza standardową ochronę, czyli daje nam efekty excellence. Co to jest excellence? Excellence nie jest produktem, jest to marka dla grupy produktów, proszę Państwa, BAS, które stosujemy w różnych uprawach, które zapewniają nam dodatkowe korzyści wykraczające poza standardową ochronę roślin. Po prostu produkty z grupy Excellence, o których powiem za chwilkę, poprawiają zdrowotność jego roślin, a także wpływają na końcowy Państwa sukces dzięki stosowaniu tychże produktów. Jakie korzyści płyną ze stosowania właśnie produktów Excellence, między innymi rtęgu płuc, wyższy plon, osiągamy wyższą jakość handlową plonu, jak i też myślimy efektywność produkcji. O tych parametrach chciałbym później wspomnieć przy produkcie, a także rośliny zyskują wyższy wigor i odporność na stres po zastosowaniu tejże grupy produktów. Jakie są to produkty, jeśli chodzi o markę Excellence? Są takie produkty, które w swoim składzie zawierają takie substancje jak właśnie F500, o którym wspomniałem wcześniej, Poskali czy też Xemium. Dobór, drodzy Państwo, tych produktów do grupy Excellence nie jest przypadkowy, gdyż musiał być z naszej strony poparty wieloletnimi badaniami w ramach właśnie sprawdzenia, czy dany produkt nadaje się albo zasługuje na to, żeby być w grupie produktów Excellence. Także więc nie wszystkie produkty, które zawierają wyżej wymienione substancje, jak F500, Poskali czy Xemium, są produktami Excellence. Są to po prostu, proszę Państwa, wybrane produkty, które spełniają określone kryteria, zapewniając właśnie te korzyści, które wymieniłem na poprzednim slajdzie. I tak, przechodząc do kolejnego slajdu, w roku 2014 Excellence wprowadzamy w czterech uprawach w postaci sześciu produktów. Zboże, jest to produkt Adexa Plus, w którym składzie zawierający właśnie Xemium, naszą nową substancję aktywną, F500, czyli piratostrobinę i epoksykonową, bardzo dobry fungicyd do ochrony liścia flagowego zbóż. Kolejnym produktem jest Systiva, to nasienny fungicyd w jęczmieniu jarym, zawierający w swoim składzie Xemium. W kukurydzy, o którym już zacząłem Państwu mówić i dalej będę prowadził tę prezentację, Retengo Plus. W rzepaku myślę, że bardzo dobrze znany Państwu Victor, zawierający Boskali i demoksystrobinę. W ziemniaku nowy produkt wprowadzony w tym roku, Cabrio Duo, zawierający dimetomor, jak też pirakostrobinę. I oczywiście pomidor w postaci produktu Signum, który w tym składzie zawiera dwie substancje aktywne, które to są Boskalit, jak i nasza pirakostrobina F500. Jak to działa, jeśli chodzi o ten efekt excellence w przypadku substancji F500? Na poprzednich slajdach pokazałem Państwu mechanizm działania fungicydowego. Tutaj mamy pokazany właśnie wpływ, tego dodatkowy wpływ na rośliny, prawda? Gdzie dzięki zachodzącym procesom wywołanym przez F500 w roślinie mamy dużo lepsze pobieranie składników pokarmowych, dużo więcej chlorofilu w roślinach, przez co finalnie przechodzą poprzez te wszystkie łańcuchy, z czym tu Państwo się mogą zapoznać, zwiększoną żywotność roślin, czyli większy wigor i co finalne, jakby najważniejsze jest dla nas wszystkich producentów, prawda, wyższy plon o wyższej oczywiście jakości. Czyli produkt Retengo Plus, dzięki oprócz tego, że ma działanie fungicydowe, zapewnia też dodatkowe działanie właśnie dające efekty excellence. Jeśli chodzi o przejście do poszczególnych grup uprawy kukurydzy, tutaj mam w tym przypadku kukurydzy ziarnowej, Retengo Plus dzięki w obrębie Excellence zapewnia
dodatkowo takie parametry, jak wybierano wyższy plon ziarna, prawda, do 10%, kukurydza zyskuje wyższy wigor i odporność na stres, co też później pokażę. Kukurydza lepiej wykorzystuje składniki pokarmowe, jak i też osiągamy lepszą efektywność produkcji. W kolejnym slajdzie chciałbym rozwinąć te punkty. Rtęgo Plus podnosi wigor i odporność na stres. Tutaj mamy zdjęcia wykonane na naszej stacji demo w Jarosławcu, to jest Kołośrodek Wielkopolski, drodzy Państwo, gdzie produkt był zastosowany, gdy kukurydza miała wysokość około 80-90 cm. I widzimy tutaj w dolnej części, prawda, idealnie widać, że dolne liście nie zaszły po zastosowaniu Rtęgo Plus w porównaniu do obiektu kontrolnego. Jeśli chodzi o lepsze pobieranie składników pokarmowych i lepsze ich wykorzystanie, dzięki temu, że produkt wpływa pozytywnie na rozwój systemu korzeniowego, następuje lepsza dostępność do tychże składników, gdzie oczywiście wiemy o tym, że składniki pokarmowe tanie nie są i dostarczanie ich wiąże się z kosztami, jak też raz, że wnoszenie ich do gleby, dwa, ich zakupu. Bardzo istotne jest właściwe i jak najlepsze wykorzystanie składników pokarmowych. Produkt Rtęgo Plus daje nam taką możliwość lepszego wykorzystania składników pokarmowych. Tu na tym wykresie widać właśnie idealny przykład wykorzystania, lepszego wykorzystania azotu poprzez po prostu obniżone dawki azotu, a przyrost plonu przy stosowaniu Rtęgo Plus. Jeśli chodzi o klonowanie, tutaj mamy szereg wyników, chociażby z Radzikowa, z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie z 2009 i 2010 roku podczas badań rejestracyjnych na 79 odmianach, czyli bardzo duża liczba odmian. I w poszczególnych latach widzimy bardzo istotną różnicę w klonowaniu kukurydzy na obiektach kontrolnych, jak i też po zastosowaniu Rtęgo Plus, gdzie różnice wynosiły od 5 do 8 kwintali. Uważam, że są to wartości dość istotne i warte zwrócenia uwagi. Przeprowadziliśmy też w ubiegłym roku doświadczenie w gospodarstwie rolnym Kiecz, gdzie próby zastosowano 29 czerwca, prawda? Czyli nie jest to bardzo późno, a trzeba zwrócić na to uwagę, że w roku ubiegłym siewy kukurydzy były bardzo opóźnione. Kukurydza miała wysokość w momencie zabiegu około metra. Widzimy, że po wysuszeniu tegoże ziarna w przypadku tutaj dwóch odmian są diametralne różnice w plonowaniu właśnie tejże kukurydzy i plon. Różnice w plonie były między 6 a 14 kwintali, w zależności oczywiście od odmian. Proszę tutaj się nie sugerować tymi odmianami, które były akurat na tym obiekcie badane. Ważne jest, że średnio mamy istotny przerost plonowania około 10%. Kalkulacja opłacalności, tzw. efektywność produkcji, to jest bardzo ważny element, gdzie pozwolimy sobie skorzystać z wyników pobranych, zebranych w 2012 roku w wicharze Radzików, gdzie pokusimy się o kalkulację dla różnych cen kukurydzy ziarna kukurydzy suchego. Przy cenie 600 zł za tonę, jak i 750. Prawda? Różnice są dość istotne, gdzie proszę zwrócić uwagę, mieliśmy różne plonowanie, gdzie po wysuszeniu ziarna mieliśmy różnicę w plonie około pół tony, czyli nie aż tak bardzo dużo, ale bardzo istotnym elementem było, że była po zastosowaniu Rtęgo Plus mieliśmy mniejszą wilgotność ziarna o około 2%. Dlaczego tak się dzieje? W normalnych warunkach pogodowych kukurydza, jak dojrzeje, osiągnie dojrzałość fizjologiczną, zaczyna aktywnie oddawać wodę przez części zielone roślin. Dzięki temu, że Rtęgo utrzymuje dłużej zieloność liści, po prostu roślina jest w stanie więcej oddać wody na zewnątrz. I dzięki temu w normalnych warunkach mamy niższą wilgotność ziarna. W 2013 roku, jak doskonale pamiętamy, warunki pogodowe były zdecydowanie odmienne, gdyż raz, że były opóźnione siewy, dwa, drugim, trzecim, w zeszłym roku mieliśmy naturalną desykację kukurydzy, czyli były bardzo wczesne przymrozki, które spowodowały przerwanie wegetacji i efekt ten aktywnego oddawania wody niestety nie mógł być zaobserwowany. Tutaj powracając do tej kalkulacji, drodzy Państwo, po zastosowaniu Rtęgo Plus, odjęciu tych kosztów, raz, że mamy wyższy plon, dwa, niższe koszty suszenia, około 200 zł, po zastosowaniu Rtęgo Plus
Dochód ekstra mamy około 600 zł w przypadku ceny 750 zł za tonę, czy też 530 zł przy cenie 600 zł. Czyli niezależnie od ceny, produkt opłaca się stosować, drodzy Państwo. Proszę zwrócić na to uwagę. Tutaj te wartości do kalkulacji postarałem się przyjąć bardzo, bardzo rynkowo, chociażby koszt suszenia 12 zł za tonę. Procent. Myślę, że oczywiście każdy z Państwa ma inne koszty, ale są to średnio rynkowe wartości. Przechodząc do kukurydzy kiszonkowej, tutaj dzięki stosowaniu Retengo Plus osiągamy wyższą wartość energetyczną kiszonki, zyskujemy więcej strawnego włókna i lepsze zakiszanie, chociażby przez to, co Państwo widzieli na poprzednich slajdach, gdzie mamy dużo więcej tej masy zielonej kukurydzy, prawda, gdzie suche liście, no tak naprawdę są trudniej strawne i trudniej zakiszają się podczas zbioru. Oczywiście zbieram też wyższy poziom suchej masy, dzięki kukurydze zyskuje większy wigor i odporność na stres, o czym też już wcześniej wspomniałem. Na dowód tego w ubiegłym roku pokusiłem się o doświadczenie w hodowli roślin, w gospodarstwie hodowli roślin Strzelec koło Kutna, która prowadzi produkcję, hodowlę różnego rodzaju zbóż, przede wszystkim pędzelic, jak i jęczmienia. I na polu produkcyjnym dokonaliśmy doświadczenia na polu produkcyjnym, gdzie przy zbiorze mieliśmy różnicę na korzyść plantacji zaaktywowanej Retengo Plus ponad 5 ton wzrostu plonu świeżej masy, czyli ponad 13% wyższy plon świeżej masy podczas zbioru kukurydzy na kiszonkę. Też przeprowadzono szereg doświadczeń na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, gdzie widzimy, że w różnych terminach aplikacji mieliśmy istotny przyrost planowania po zastosowaniu Retengo Plus w tejże kukurydzy. Tutaj chciałem zaprezentować na kolejnym slajdzie Państwu wyniki obserwacji prowadzonych przez naszych kolegów w Danii, a dla Państwa, którzy uprawiają kukurydzę kiszonkową, mają produkcję mleka, myślę, że doskonale Państwo wiedzą, że Dania słynie z bardzo wysokiej wydajności produkcji mlecznej. Tutaj chciałbym się zatrzymać chwilkę. Produkt Retengo Plus stosowany już jest od 3 lat. Jako ciekawostka, co też uważam zasługuje na uwagę, produkt jest stosowany na 30% powierzchni uprawy kukurydzy w Danii. Co uważam, że jest to bardzo, bardzo duży, bardzo dobry wynik, ale też znając jakby specyfiki duńskiego rolnictwa, każda inwestycja jest bardzo gruntownie przemyślana i tutaj myślę, że warto się nad tematem zastanowić. Jak Państwo widzą, z tych obserwacji wynika bardzo dużo ciekawych korzyści płynących ze stosowania Retengo Plus kukurydzy, chociażby takich parametrów jak wzrost zawartości skrobin, wzrost zawartości strawnego płótna, czy też wyższy udział suchej masy poprzez to, że właśnie te ziarno będzie bardziej dojrzałe podczas zbioru, bardziej wyrównane. Jak i dzięki temu, że kukurydza będzie, kiszonka z tej kukurydzy będzie lepszej jakości, pasza ta chętnie jest pobierana przez zwierzęta, co na koniec dnia oczywiście daje nam po prostu wyższą wydajność mleczną od krowy. Oni obserwowali, że mieliśmy tutaj wzrost wydajności około 1 litra więcej krowy na dzień. Przechodząc do kolejnego punktu, to co Państwu nasza rekomendacja stosowania Retengo Plus kukurydzy. Tak jak wspomniałem, od 60 cm do 1,20 m. To jest najbardziej dobry moment stosowania tego produktu. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie stosując produkt, raz, że nie mamy utrudnionego wjazdu w pole, dwa, w pełni jesteśmy w stanie wykorzystać potencjał płynący ze zastosowania tego produktu, wykorzystać w pełni wachlarz korzyści dający ten produkt. Poprzez to, że raz chronimy roślinę przed chorobami przez następne 4 tygodnie co najmniej, prawda, jak i też bardzo pozytywnie wpływamy, pozwalamy wykorzystać wpływ produktu na fizjologię rośliny, chociażby przyrost masy korzeniowej rośliny, jak i też zapobieganie podsychaniu dolnych liści kukurydzy, co się przekłada oczywiście na później na plon, czy też kukurydzy kiszonkowej, jak i ziarno. Także w fazie między 17, BWCH między 17 a 34
nasza rekomendacja jest stosowanie, czyli wysokość kukurydzy, bo to najprościej obserwować od 30, już od 30 cm do metra, metra 20 wysokości kukurydzy. Jeśli są z Państwa strony pytania, bardzo proszę, że lista jest dość długa, co mnie oczywiście bardzo cieszy. Jeśli chodzi o pytanie, czy można stosować produkt cały dzień, czy nie zaszkodzi pszczołom? Jeśli chodzi o pszczoły, no generalnie nie obserwuje się oblotu kukurydzy przez pszczoły, no bo jakby nie widać celu, żeby tam pszczoły latały, gdyż nie ma kwiatów jako takich, gdzie by pszczoły mogły się pojawiać. Ale oczywiście mogą się zdarzyć sytuacje, że pszczoły będą przelatywały nad plantacją. Tutaj oczywiście należałoby na to zwrócić uwagę, żeby no, nie następowało traktowanie pszczół tym produktem. Jeśli chodzi o szkodliwość, generalnie produkt jest nieszkodliwy dla pszczół, jednakże wiemy, że stosowanie różnego rodzaju produktów niesie ze sobą nakładanie swego rodzaju zapachu na pszczoły, co może być później trudne do zaakceptowania przez pozostałych członków kula. Co daje retengo w produkcji na biogaz? My takowych doświadczeń nie mamy. Ja posiadam wyniki z krajów zachodnich, jak i z południowych, chociażby z Czech. Dzięki Retengo Plus w przypadku biogazu mamy wyższą wydajność, po prostu uzyskujemy więcej biometanu z jednostki objętościowej kukurydzy. Jest około 5% wyższej wydajności tejże kiszonki, jeśli chodzi o produkcję biogazu. Kolejne pytanie, polecane od 60 cm wysokości kukurydzy. Czy nie jest za wcześnie? Czy zdoła ochronić przed późniejszym porażeniem przez choroby? Większość fungicydów, a w szczególności produkty naszej firmy, mają dość długi okres działania. Oczywiście mówimy to o momencie do końca okresu wegetacji, ochrony, że będzie ochrona do końca wegetacji, jednakże produkt będzie działał przez kolejne 4-5 tygodni. W tym momencie oczywiście produkt zwalcza choroby. Jeśli jest życzenie z Państwa strony na zwalczanie typowo nawiechę, co jest utrudnione oczywiście chodzi o stosowanie standardowymi opryskiwaczami, no to tutaj jak najbardziej można się pokusić. Jednakże w zupełności bardzo dobre będą wyniki już w tymże momencie. Mówię, już od 60 cm można wykonywać zabieg, ale ja bym nawet próbował troszeczkę opóźnić, bo każdy dzień oczywiście przedłuża nam tą ochronę, czyli od 60 do metra 20. Jak długo działa Retengo, to już wspomniałem, około 4-5 tygodni. Pytanie, czy zaobserwowano jakieś skutki uboczne, czy nie zaszkodzi taka kiszonka krowom? Tak jak wspomniałem, produkt działa około 4-5 tygodni. Od zastosowania tego produktu do zbioru kukurydzy na kiszonkę mija, jak mi pamięć nie mylę, około dwóch, co najmniej dwóch, jak mniej więcej miesięcy, około trzech w zasadzie. I tutaj nie dotarły do nas żadne sygnały z innych krajów, które już od wielu lat stosują ten produkt, żeby miał produkt ten miał znaczenie. A czy chociażby z taką sytuacją się spotkałem w przypadku herbicydów, co może być dużo bardziej problematyczne. My podczas swoich badań nie zaobserwowaliśmy żadnych skutków ubocznych, jeśli chodzi o produkcję kukurydzy kiszonkowej i wpływ produktu, negatywny wpływ produktu na krowy. Po jakim czasie się wchłania produkt? Tak jak większość fungicydów, wystarczy dosłownie dzięki swojej formulacji 1-2 godziny od zabiegu i produkt już jest zaabsorbowany przez liście kukurydzy. Gdy po kukurydzy chronionej retengo posiejemy znowu kukurydzę, to presja chorób będzie mniejsza. Oczywiście, że tak, w szczególności jeśli mówimy o uprawie uproszczonej kukurydzy, gdyż automatycznie na tych resztkach pożniki będziemy mieli mniej zarodników chorób występujących w kukurydzy, czyli jak najbardziej
Tak. Ale oczywiście no nie mówimy o zupełnym leczeniu porażenia chorobami, ale na pewno w znacznym stopniu będzie to ryzyko mniejsze. Śledztwo można stosować w okresie suszy. To bardzo chętnie odpowiem na to pytanie. Moja silna rekomendacja jest, aby produkt, chcąc wykorzystać jego w pełni jakby potencjał, żeby go stosować przed spodziewaną suszą. Wręcz nie zalecam stosowania produktów w okresie suszy. Silnie odracam. Bardzo bym prosił o stosowanie produktu przed suszą, czyli jeśli rośliny jeszcze nie mają objawów suszy, czyli nie widać na roślinach właśnie pierwszych tych symptomów doskwierającej suszy. Jeśli chodzi o okres o dużej wilgotności, tutaj problemów większych nie ma, ale mówię jeszcze raz, silna rekomendacja jest, żeby produkt stosować przed spodziewaną suszą, prawda? Mogą już układy oczywiście nie występować, ale żeby jeszcze na roślinach nie było widać objawów suszy. Okej, to tyle, drodzy Państwo, jeśli chodzi o zestaw pytań. A, i kolejne jeszcze jedno pytanie przyszło. Dosłownie dwa pytania, już na nie odpowiadam i przechodzimy do dalszej części. Jaki jest koszt Retengo? Powiem tak, drodzy Państwo. To nie jest koszt, to jest inwestycja w Retengo. I to oczywiście ceny oscylują w granicach około powyżej 100 zł, w granicach około między w rynku. To najlepiej pytać się u dostawców środków ochrony roślin, ale cena powinna oscylować ceny dobrego fungicydu, chociażby zbożowego. Także tutaj Państwo mogą się jak najbardziej domyślić, jaka to może być cena. Nie będzie to więcej niż 200 zł, bliżej 150. Kiedy stosować dawkę 1 litra, a kiedy maksymalną 1,5 litra? Nasza rekomendacja, tak jak już Państwo zauważyli, jest dawka 1 litra. Oczywiście można stosować wyższą dawkę, jednakże nasza obserwacja nie pokazują to, iż nie ma potrzeby drastycznie podnoszenia dawki, gdyż oczywiście wzrasta skuteczność produktu, jak i też wpływ na fizjologię roślin po zastosowaniu Retengo Plus, jednakże przyrostem, tutaj podnosząc dawkę o 50%, efekt nam wzrasta o około 20%, czyli jest to, nie jest to do końca jakby ekonomicznie uzasadnione. Oczywiście ja tego Państwu nie zabronię stosowania wyższej dawki, jak najbardziej, ale w zupełności wystarczy dawka 1 litra i w naszych polskich warunkach ta dawka bardzo dobrze się sprawdza. I kolejny punkt, żeby podsumować tę moją prezentację, drodzy Państwo, kilka słów dla podsumowania i oczywiście na koniec ogłosimy konkurs. Dla tych Państwa, którzy zapamiętali jak najwięcej z mojej prezentacji, myślę, że te informacje się pojawiły. Myślę, że na pewno się pojawiły, gdyż pytania te były skonstruowane oczywiście w oparciu o tę moją prezentację. Drodzy Państwo, żeby króciutko podsumować, jakie korzyści uzyskujemy ze stosowania Retengo Plus. Czyli rośliny uzyskują większy wigor i odporność na stres. Zbieramy wyższy plon ziarna, to jest w granicach około 1 tony więcej z hektara. Nie będzie to zawsze 1 tona, ale około tony, 500-700 gramów. Czasami w naszych doświadczeniach wychodziły wartości dużo, dużo wyższe, ale uśredniając jest to około tony więcej. Zbieramy wyższy plon świeżej masy roślin, to tak jak już dzisiaj wspominałem. Usiąłem wyższą jakość kiszonki, więcej mleka od krowy, czyli do 1 litra więcej mleka od krowy dziennie. Jak i też podnosimy efektywność produkcji, chociażby przez to, że możemy obniżyć koszty suszenia kukurydzy, czy też uzyskać wyższą cenę za ziarno mokre, sprzedając je jako te ziarno kolokwialnie mówiąc 30%. I tak na zakończenie jeszcze rekomendacje chciałem przedstawić na naszych herbicydów, które są obecne na rynku. Chociażby dobrze Państwo znamy nasz produkt Mocarz. Bardzo ekonomiczne rozwiązanie w połączeniu z partnerem na kwas jednoliścienny, zawierający mikrocytworyn z
adiuwantem między czwartym, między, przepraszam, drugim a szóstym liściem, jak i też od niedawna występuje, pojawia produkt, który się pojawił na rynku, bardzo dobrze działający produkt Stella z adiuwantem też, wraz z partnerem, który uzupełnił jego działanie o pasty rumianowate czy też fiołki polne, na przykład produkty zawierające te butylazyny w swoim składzie, jak Zeagra. Dawce 1 litra, czyli lit Stellara, lit Zeagra i lit adiuwantu też HC. I teraz dziękując serdecznie za uwagę i zapytania z tej strony, bardzo, bardzo sobie cenię te pytania, bo dużo, dużo pokazują duże zainteresowanie z Państwa strony. Chcielibyśmy przejść do quizu, czyli pytań, na które serdecznie zapraszam. Tutaj prosiłbym o zaznaczenie, po prostu do każdego pytania jest jedna odpowiedź właśnie i kto pierwszy z Państwa ten odpowie na te wszystkie pytania właściwie dostanie naszą nagrodę, którą są trzy nagrody kurtki Softshellowe. Na konkurs są 2 minuty, już 1 minuta dobiega końca. Myślę, że czas jest wystarczająco duży, żeby przeanalizować i przypomnieć sobie, jakie odpowiedzi są właściwe dla poszczególnych pytań. Oczywiście zwycięzców, drodzy Państwo, poinformujemy mailowo, kto z Państwa wygra nasze nagrody, czyli ci z Państwa, którzy będą pierwsi w pełni mnie w pełni odpowiadając na pytania najszybciej tutaj spośród wszystkich Państwa. I tutaj czas powoli nam dobiega końca. Zostało 15 sekund. Myślę, że ci z Państwa, którzy znali odpowiedzi na te pytania, już na nie odpowiedzieli. Ja ze swojej strony chciałbym serdecznie podziękować, drodzy Państwo. I tutaj bym pozwolił sobie jeszcze odpowiedzieć na te pytania właściwe, żeby Państwo wiedzieli, którzy z Państwa odpowiedzieli właściwie na te pytania. Mianowicie, do pierwszego pytania, jakie substancje występują w grupie produktów Excellence. Oczywiście jest to F500, czyli nasza pirakostroma. W pytaniu drugim, jeśli chodzi o choroby, prawda, występujące kukurydzy, to była właściwa odpowiedź, to rdza kukurydzy. I trzecie pytanie, kiedy stosować rtęgo plus? Oczywiście odpowiedź B, o 30 cm kukurydzy. Drodzy Państwo, ja ze swojej strony bardzo dziękuję. Życzę w tym bardzo ciekawym roku, ciepłym, że będą Państwo z tegorocznych plonów zadowoleni, jak i też później ze sprzedaży płodów swoich na koniec roku kalendarzowego. Dziękuję bardzo, miłego wieczoru, życzę.